No su telefon dzwoni, no su telefon. Masz drugi telefon. Halo, tak, to mieszkanie Kowalski. Wywiad, jaki wywiad z kim? Z babcią. A z jakiej to okazji? A, bo ma setne urodziny. Dobrze, kiedy dziś? O której? O 12. Dobrze, przekażę mojej babci, do widzenia. Babciu, babciu! Co, musi mieć, tak przecież nie jestem głucha. Babciu, telewizja do ciebie przyjeżdża. A tam, musiu, tak. Wiesz, jakie będą ci zadawać pytania i jak mam odpowiedzieć? Nie, musiu, nie. A więc babciu, gdy będą cię pytać, ile masz lat, to odpowiesz, że 100. 100, musiu, 100. Babciu, a jak będą cię pytać, ile masz prawnuków, to od 20. Dobrze, babciu? Tak, tak, 20. Babciu, posłuchaj mnie uważnie. Gdy pan dziennika się zapyta, gdzie jedziesz, to powiesz, że pojechał do Ameryki przyjść. Tak, wielki mój cukierów. Cukierku wrócił się, cukierku wrócił. Babciu, jak zapytają cię, gdzie jest twoja klasula, to odpowiesz, że masz się na łące. Zapamiętałaś, babciu, wszystko? Tak, tak, na łące. No to babciu, ja lecę, a jak przyjdzie ten dziennikarz, to mów wszystko tak, jak ci mówiłam. Dziennikarz! Proszę. Dzień dobry, pani, jesteśmy z telewizji. Chcieliśmy zadać pani kilka pytań. Ile ma pani lat? 20. Aha, to dobrze się pani trzyma. A ile ma pani prawników? 100. Pani Kowalska, to gratuluję. A gdzie jest pani mąż? Pani się ma. Dziękuję pani za wywiad. Proszę oglądać dynamię wiadomości o 19:30. Do widzenia. No i co babcie byli? Byli, proszę, byli. Ja odpowiedziałam, że zapytali się, ile masz lat. Odpowiedziałam po kolei, tak jak mi kazała, odpowiedziałam, że 20. Oj, babciu. A powiedziałaś, ile masz wnuków? 100, proszę, 100. Babciu, a gdzie Dziadusz? Właśnie się znało.